42. sesję Rady Gminy, na której to serdecznie witam wszystkich radnych. Witam pana wójta, witam pana zastępcę, witam również pana sekretarza, jak i pana skarbnika i naszą panią prokuratora, panią Elżbietę Biliot. Proponowany porządek posiedzenia to otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. W tym momencie stwierdzam kworum. Trójka ponoć dojdzie. Będziemy cierpliwie oczekiwać. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Wola Krzeszowska. Punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Wola Krzeszowska na 2014 rok. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 36/296/13 Rady Gminy Wola Krzeszowska z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wola Krzeszowska. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Punkt dziewiąty, sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności wójta gminy w okresie między sesjami. Punkt dziesiąty, interpelacje i zapytania. Punkt jedenasty, zakończenie obrad. Szanowni radni, z całym szacunkiem, ja w tym momencie zaproponuję, żeby wpisać sobie, jeżeli wyrazicie taką zgodę oczywiście, jako punkt 2a, sprawozdania z działalności komisji. No, komisje to obradowały, po prostu umknęło nam to, nie zostało wpisane. Dlatego proszę bardzo, kto jest za wprowadzeniem. O, jeszcze pan sekretarz, proszę. Ja również chciałbym prosić o zmianę porządku obrad poprzez dopisanie po punkcie 8. Punktu 8a dotyczyć będzie podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania i 8b w sprawie podjęcia uchwały dotyczącego podwyższenia kryterium dochodowego uprawnionego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania i 8c w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie przy uchwale, ponieważ rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia tego roku. Mieliśmy mało terminu na, przygotowanie tego rodzaju uchwały. Są uchwały były omawiane na komisji budżetu. Dzisiaj próbowaliśmy to omawiać na komisji zdrowia. No po prostu mieliśmy zbyt mało czasu, żeby wcześniej te uchwały były wprowadzane do rządu. Proszę bardzo, kto jest za wprowadzeniem tych wymienionych właśnie zmian w porządku posiedzenia? Wszyscy jednogłośnie, dziękuję bardzo, bo chodzi o dzieci. Tak. I teraz, szanowni państwo, proszę o przegłosowanie całego porządku obrad z wprowadzeniem tych dodatkowych punktów. Kto jest za przyjęciem? Wszyscy jednogłośnie dziękuję. I przechodzimy właśnie do punktu 2a, sprawozdania z działalności komisji. Proszę bardzo, przewodniczący komisji. Pani przewodnicząca, panie wójcie, komisja obradowała dwa razy. 13 stycznia wspólnie z Komisją Oświaty, gdzie omówione były uchwały na dzisiejsze posiedzenie odnośnie zagospodarowania odpadami. I tutaj były 8 za, 1 przeciwny. Później była omówiona uchwała o inkasa, to znaczy wszyscy byli za. I omówiony był projekt budżetu, gdzie po głosowaniu 4 było za, 3 przeciw i 2
przeciw też dwóch wstrzymujących się pod głosem. I komisja obradowała dzisiaj o godzinie 9, kiedy było rozpatrywane to dożywianie tych właśnie dzieci. To tak też uchwały. Może tyle, jak ktoś ma jakieś pytanie? Nie ma pytań. Proszę bardzo, przewodnicząca komisji oświaty. Komisja oświatowa obradowała dwa razy, raz jak wysłuchana tyka, a drugi raz wczoraj byliśmy w Domu Kultury, gdzie omawialiśmy ofertę roku dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, harmonogram imprez planowanych na 2014 rok i zimowy wypoczynek dzieci. I tutaj no, były dość duże dyskusje na temat ofertu GOP-u na cały rok i tu myślę, że będę chyba orędownikiem całej komisji, żeby tutaj komisja budżetowa zmieniła jednak dotację na GOK, która od kilku lat, w ubiegłym roku było 460 tysięcy, w tym roku jest 430. Pani dyrektor ma coraz mniej pieniędzy, a wydatki są coraz większe. Mnóstwo rzeczy do zrobienia, nie ma kuchni w tej chwili żadnej, są tylko zlewy. Grupy działają na zasadzie, że działają, ale tak naprawdę mamy pięknie wybudowany GOK, ale w tym GOKu nic nie ma. Tak jak już wcześniej wspomniałam, kotar, no to jest po prostu śmieszne, żeby w Domu Kultury nie było kotar. Cała kawiarnia nie ma stołu, bo one są w tej chwili wypożyczone, jakieś stare do tego pożyczone, cały monitoring w tej chwili nie działa, także tam jest mnóstwo rzeczy do zrobienia. Piękny budynek i nic w tej chwili więcej. Także myślę, że tutaj Komisja Budżetowa zwróci uwagę, tam jednak te pieniądze troszkę podwyższy, bo te pieniądze tak naprawdę one od iluś lat są na tym samym poziomie, a w tym roku są mniejsze niż w ubiegłym roku, gdzie praktycznie GOK nie działa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę chwileczkę, Pani Przewodnicząca, ja się odniosę do tego, co Pani Przewodnicząca oświaty wypowiedziała. Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, Panie Wójcie, no słowo pada GOK po remoncie. Po remoncie, a w GOK-u nie ma nic, jak to pada. Bardzo to jest przykre, Szanowni Radni, bo uważam, że na GOK takie pieniądze wydane, to powinni żeśmy być wszyscy zadowoleni i tylko spojrzeć, a tam wszystko śni. A tu w tej chwili słyszymy, po zbadaniu komisji i to, co żeśmy my wcześniej byli, także pewne uwagi były zwracane i że w tej chwili takie braki są, no to Szanowni Radni, no tak to wygląda w tej chwili, że tak. Kapitalny remont, czy więcej jak kapitalny, bo można to użyć słowa, żeby było to od nowa pobudowane, a cofnięte jest z tymi wszystkimi sprawami gospodarczymi niż były, bo prawdopodobnie kiedyś były, a dzisiaj ich nie. I dlaczego? I mówię, kapitalka powinna być takie pieniądze opracowane na kapitalkę, że wydać i to firma powinna zrobić i wstawić. I nie myśląc dzisiaj, że jedna komisja po drugiej chodzi i sprawdza, jedna komisja do drugiej zwraca się o pieniądze w tej chwili do komisji budżetowej, no to włącznie do wójta, do nas wszystkich. Prośba o to, żebyśmy po prostu no co, dopracowali naprawdę ten dom kultury. Uważam, że to nie tak powinno być. Że kapitalka to powinna być kapitalka zrobiona, odejdźmy, jesteśmy zadowoleni i to ma świecić i błyszczeć. No uważam, że to jest, Szanowni Radni, to jest błąd i to wielki błąd. No a dyskutować to można wiele nad tym, bo naprawdę, no dziękuję, no tylko taką uwagę chciałbym. Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca Komisji. Komisja Rewizyjna miała posiedzenie 14 stycznia i tematem spotkania była kontrola realizacji uchwał Rady Gminy, zarządzeń wójta gminy, skargi wniosków za drugie półrocze 2013 roku, a także żeśmy dokończyli poprzedniego miesiąca z grudnia temat inwestycji. Naprawdę protokoły są przygotowywane i będą przedstawione Radzie na następnej sesji. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Komisja Budżetowa, Pani Przewodnicząca. Dziękuję, Pani Przewodnicząca. Szanowni Radni, Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie, Komisja Budżetu jako pod nowym kierownictwem moim obecnie obradowała dwa razy też. Obradowała po raz pierwszy 16 stycznia od godziny 10, gdzie został na tejże komisji wybrany zastępca przewodniczącego, co żeśmy mieli tak dokonać tejże komisji. To zostało dokonane. Został kolega Walas jednogłośnie. Komisja obradowała z razu z panem zastępcą przewodniczącego rady. No, to komisja czym się zajmowała? Omawialiśmy, Szanowni Radni, projekty uchwał na dzisiejszą sesję. To przede wszystkim była
sprawa budżetu na dzisiejszą sesję, bo to jest najważniejsze, gdzie mamy go dzisiaj uchwalić. Ale wszystkie inne uchwały także samo były przerabiane, oczywiście, które mamy. I pierwsze uchwały to były uchwały po prostu te śmieciowe tak nazywane, gdzie przedstawiał nam pan zastępca wójta, gdzie to uzyskało po prostu jednogłośnie poparcie. A chwileczkę, szanowni radni, bo nie dopowiedziałem, że komisja obradowała czterech członków i została tegoż dnia przerwana, przepraszam, nie dopowiedziałem, o godzinie 12:30, bo był kolega Malik i ta komisja nie mogła dokończyć, bo brak było forum, tak żeby już była przełożona na następny dzień, na 20. Ale dokończę temat, co było także z tej pierwszej komisji. Także uchwały śmieciowe, gdzie przedstawił zastępca wójta, gdzie to uzyskało poparcie czterema głosami od czterech członków, którzy jeszcze byli, oczywiście. I przy tym, szanowni radni, oczywiście, no tu koledzy, którzy brali udział, potwierdzą to. No chciałem dodatkowe sprawy, bo tu mamy sprawy śmieciowe i tego regulaminu odbierania tego śmieci. Do pana wójta prosiłem, czy nie możemy coś wnieść, dodać jako my, rada od siebie na dzisiejszy, bo to były tylko moje projekty, jak gdyby. Szanowni radni, no już nie będę się tu wychwalał, albo żebyście patrzyli to na mnie tak, czy z jednej strony, czy z drugiej, no. Brud i śmieci na terenie gminy to po prostu nie kują w oczy, strasznie nie kują. I wnosimy tu do pana wójta i z pytaniem, czy nie możemy dodać jakiegoś do tego regulaminu zachowania tej czystości, żebyśmy mieli wpływ po prostu na tych, uważam, może pisać, może nie pisać, słowo brudasy, ale brudasy to są ci, co zanieczyszczają nasze drogi, ulice, wyorywaniem z pól, z resztek i także, szanowni radni, głównie grono nas jest kombajnistów. Ale o kombajny brzniwa, szanowni radni, to też mam tu pretensje do ludzi oczywiście, a żebyśmy mogli mieć jakieś wsparcie od siebie z wyjściem, że jak komuś uwagę zwrócimy, że ten głos nas się liczy. Bo tak na gębę, szanowni radni, raz, drugi, trzeci gadamy, to jest nic. No pan kombajnista sobie jeżdża z pola na drogę główną, czy powiatową, czy gminną, tam się bierze kopka czy dwa koszyki, nazwę ich z grobów, nie z grobów śmieci. To spada. No i słuchajcie, co mamy na tej drodze? Jedzie ktoś sobie ładnym samochodem, omija, nie omija, nie wie jak to ominać, a może tam jest jakaś mina w tym, żeby nie najechać, trzeba ominać. To zagraża niebezpieczeństwo i dlatego to, szanowni radni, do tego regulaminu wnosiłem tutaj te uwagi, że nic nie możemy, ale szanowni radni, my jako rada uważam, że powinniśmy coś wypracować, bo naprawdę, no mówię, nie chcę się tu wychwalać, ale na brud jestem uczulony strasznie, na to zanieczyszczanie. Po dziurawej drodze, ale po czystej. A co z tego, że my mamy chodnik, piękny asfalt, jak tam mamy kupy gnoju, bo se delikwent wozi obornik w pole, jego to głowa nie boli, że tam spadło, że zamroziło, kto ma to sprzątać? I my przez pół roku mamy jeździć, omijać to i patrzeć na te brudy, no słuchajcie, uważam, że nie. To jest, szanowni radni, do pierwszej komisji w dniu 16. Druga komisja była ustalona na dzień 20. I 20. żeśmy się zajmowali pozostałymi sprawami, tymi projektami uchwał, no i głównie budżetem gminy. Szanowni radni, długo żeśmy, chociaż jeszcze przepraszam, bo po raz pierwszego dnia 16 już z wójtem żeśmy zaczęli na temat budżetu rozmawiać, tylko z powodu braku forum nie mogliśmy tego zagłosować. Już były duże plusy, ale w dniu 20. no żeśmy się po prostu, my jako komisja naprawdę uważam, że dogadali co do sprawy z wójtem i ze skarbnikiem, którzy te sprawy przedstawiali. No, gdyby się tak stało, to co jest omówione, to by było bardzo fajnie. Tu poproszę pana wójta, żeby pan wójt bliżej odpowiedział 2-3 zdania dla was wszystkich, żebyście usłyszeli, jaka sprawa była podjęta. Uważam, że ta sprawa, to co żeśmy ustalili, powinna zadowalać wszystkich, bo głównie szukaliśmy pieniążków, jak najwięcej, szanowni radni, żeby przełożyć w tym roku na ten rok. Jest to koniec kadencji, a drukamy trochę, żeśmy podupali. Na marginesie. Chodziło głównie o przepychankę, gdzie jest 150 tysięcy, żeby cofnąć. To jest zakup działek, który jest w budżecie i nieszczęsnego parkingu we Woli. Szanowni radni, zakup działek już żeśmy pozostawili, bo pan wójt tu przedstawił i za chwilę, no bardzo proszę, żeby wam pan wójt przypomniał.
No to zakup działki po prostu pod jakieś boisko, pod boisko oczywiście, nie pod jakieś. To jest Kaskur, miejscowości Kaskur. Propozycje padały, żeby chociaż zostawić połowę tych pieniążków, a połowę przesunąć jednak w drogi, bo to tak byśmy chcieli. No pan wójt przyrzekł słowem, że na razie pozostawmy, jeśli będzie trzeba, będziemy przesuwać, będziemy budżet przesuwać po to, żeby na drogi było jak najwięcej. No ale upór został przy tej nieszczęsnej parkingu we Woli. Pozostawiam dla rady to. No ja też jestem z tego niezadowolony, szanowni radni, nie tak, że tu wójtowi naprzeciwko. Mówię poważnie, z całym z ręką na sercu. To nie to, żeby się z komuś sprzeciwiać, tylko panie wójcie, naprawdę patrząc i w tej chwili, komu ten mały parking, te miejsce będzie służył? Mamy tyle miejsca, to co podpowiadałem, wyjdźmy naprzeciw, szukajmy tej zamiany, bo tu zaplecamy z tyłu, tu nam jest parking potrzebny i tu nam przyniesie wielki plus, a tam w tej dziurze to jest naprawdę, no, niestety. I szanowni radni, to co powiedziałem, może się nagadałem, ale zaraz chwileczkę, także wynik głosowania, bo było 5 członków radnych, wynik głosowania za budżetem jest 4 za, 1 się wstrzymał. Projekty uchwał od pani Markiewicz, o czym była mowa, co pan skarbnik też przedstawiał, żeby to wstawić. Wszyscy byli za i inkaso za. I sprawy różne, na tym komisja zakończyła obrady. Także namęczyli żeśmy się, kochani, nagadali żeśmy się, tam mało nie było naprawdę, bo trzeba było to dopracować, dogadać się. Ja uważam, że doszli żeśmy do jakiegoś konsensusu, tylko no jeden parking mnie naprawdę nie zadowala. Dziękuję bardzo. Jak coś, proszę jeszcze pytać, ale pana wójta tu proszę w tej chwili, panie wójcie, żeby pan odniósł się do tego, co ja wspomniałem, do tych dróg, po prostu co będzie, jak będzie, żeby tu radni usłyszeli to od pana. I naprawdę pani przewodnicząca, na komisji ja prosiłem, pani sekretarka to słyszała, żeby to był taki mały czerwony protokół zapisany. Ach, ja przepraszam, pani przewodnicząca rady przy nas była, przepraszam bardzo, że nie przedstawiłem, że brała udział, bo też słyszała i to świadkiem, bo żeby mały czerwony protokół, szanowni radni, był zapisany na to, co żeśmy ustalili na komisji budżetu, żeby się od tego nie cofnąć. No chyba już teraz to może, przepraszam, że cofałem, ale chyba głośno mówiłem, każdy powinien wiedzieć, o co chodzi. Dziękuję pani bardzo. Pani przewodnicząca, będzie czas omawiania. Ja właśnie chciałam o tym powiedzieć, że panie przewodniczący, będziemy omawiać cały budżet, więc w tym momencie pan wójt. No ja podpowiadam od siebie tu omawiać, panie wójcie, to ileż będziemy siedzieć na tym się, każdy jest tak już zmęczony tym, tylko jakby pan powiedział 2-3 zdania mocne i na czerwono napisane to, co ja prosiłem, to wystarczy. I przyjdzie moment do głosowania tylko. Ja uważam, że w tym momencie, gdy będziemy, jak pan wójt zdecyduje, jeżeli pan ma ochotę, proszę bardzo. Ale uważam, że... Dobrze, no nie będziemy... Dziękuję bardzo, pytań nie ma. Czyli przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014. Proszę bardzo, pan skarbnik Kruciusieńko, tak jak pan przewodniczący Komisji Budżetowej powiedział, szeroko był omawiany. Bardzo szeroko. Ale no, dla formalności. No, skarbnik oczywiście proszę. Przyjął zadowolenie też, to myślę, że się też będzie zadowolenie. Uśmiechać, że to się chyba nie jest. Dziękuję. Proszę Państwa, procedura uchwalania budżetu jest taka, że najpierw trzeba przedstawić opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, w tej chwili w Piotrkowie. Są takie właściwie dwie opinie, natomiast one dotyczą jakby trzech rzeczy. I tutaj z dnia 13 grudnia. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wola Krzysztofolska i opiniuje się pozytywnie możliwość sfinansowania w 2004 roku planowanego deficytu budżetu gminy Wola Krzysztofolska. Ten deficyt to jest 4 913 266 zł. Taki jest deficyt. No nie wiem, mogę tutaj przeczytać. Skład orzekający, formułując opinię zawartą w sentencji, przyjął za podstawę dane wynikające z projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w tym przedsięwzięć oraz załączonej do niej prognozy kwoty długu.
Jak wynika z przedłożonego do zaopiniowania projektu, wieloletnia prognoza finansowa zawiera elementy określone w artykule 226 ust. 1 2 ustawy o finansach publicznych i obejmuje lata spłaty długu. Załącznik nr 2 do projektu dotyczący przedsięwzięć sporządzony został w sposób zgodny z wymogami określonymi w artykule 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych. Wielkości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i w projekcie budżetu są zgodne w zakresie wynikającym z artykułu 229. Z przedstawionej prognozy wynika na to, że w latach 2014-2025 spełniona zostanie zasada określona w artykule 242 ustawy o finansach publicznych. Prognozowane dochody bieżące budżetu w tych latach zaplanowano w wysokościach wyższych od wydatków bieżących. Przedłożonej do zaopiniowania prognozy kwoty w prognozie gminy przyjęto założenie, że w latach 2015-2025 spłata zobowiązań zaliczanych do długu będzie finansowana nadwyżki dochodów nad wydatkami budżetowymi. Nadwyżki budżetowe. I proszę Państwa, ta opinia jest dostępna na naszej stronie internetowej. Tutaj są jeszcze dwie tego strony. Przyjmując za podstawę wyniki analizy przedłożonych Izby dokumentów przy założeniu pełnej realizacji wielkości w nich wykazanych, skład orzekający stwierdza, że w latach spłaty planowanego do zaciągnięcia w roku 2014 długu gmina Wola Wszczopolska zachowa prawem przewidziane ograniczenia w zakresie wskaźników obciążenia budżetu w lat następnych spłatą długu za możliwość sfinansowania planowanego deficytu określonego w projekcie budżetu na 2014 rok. Mając na względzie powyższe, skład orzekający postanowił wydać opinię zawartą w paragrafie drugim sentencji. Tutaj w razie czego można od tego złożyć odwołanie. Tak jak powiedziałem, jest to dostępne na stronie internetowej zainteresowanym. Również jest ona w całości pozytywna. I druga opinia dotyczy składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu gminy Wola Wszczopolska na 2014 rok. Tam mieliśmy dług i wieloletnią prognozę, tutaj mamy odnośnie budżetu roku 2014. Opiniuje pozytywnie projekt budżetu gminy Wola Wszczopolska na rok 2014. I tutaj są przytoczone dochody, wydatki. Zatem przychody z tytułu kredytów i pożyczek, jak również poziom nadwyżki operacyjnej w sposób decydujący wpłynie na ukształtowanie się wysokości wydatków inwestycyjnych założonych w projekcie budżetu na 2014 rok. Mając powyższe na względzie, skład orzekający podkreśla, że przyjęte w projekcie budżetu gminy na 2014 rok założenia finansowe wymagają konsekwentnych działań w celu realizacji planowanego poziomu dochodów oraz szczególnej dyscypliny w ponoszeniu wydatków bieżących w celu ustalenia ich poziomu. W ocenie składu orzekającego analiza przekazanych do Izby materiałów skłania do wniosku, że projekt uchwały budżetowej i dołączone do niej załączniki opracowane zostały w sposób zgodny z wymaganiami prawa obowiązującego w tym zakresie. Skład orzekający stwierdził zasadniczą zgodność przedstawionego projektu budżetu gminy Wola Wszczopolska na 2014 rok zarówno z wymogami ustawy o finansach publicznych, jak i przepisami prawa materialnego normującego poszczególne dziedziny działalności jednostki samorządu terytorialnego. I to też jest na stronie. I tutaj jakby powtórzę jeszcze jedno zdanie. Mając powyższe na względzie, skład orzekający podkreśla, że przyjęte w projekcie budżetu gminy na 2014 rok założenia finansowe wymagają konsekwentnych działań w celu realizacji planowanego poziomu dochodów oraz szczególnej dyscypliny w ponoszeniu wydatków bieżących w celu zachowania ustalonego ich poziomu. Bo tutaj, jak wiecie, przedstawiałem te tabelki, z których tam właśnie wynikało, że dochody generalnie w naszej gminie stanęły, czy to w niewielkim zakresie się podwyższają, no teraz mamy do czynienia ze wzrostem szczególnie wydatków bieżących. Dzisiaj w tej nowej formule, żeby zachować te wskaźniki, musi tutaj zawsze pozostawać ta nadwyżka, to znaczy różnica dodatnia, że dochody bieżące zawsze powinny być wyższe niż wydatki bieżące, żeby była ta nadwyżka i wtedy z niej można finansować spłaty racz, inwestycje
plus do tego sprzedaż majątku, ale jak widzieliśmy z tych zestawień, ta sprzedaż majątku po prostu jest coraz mniejsza, są z tego tytułu wpływy, z uwagi, że ten cenny majątek jakby no, jest coraz mniejszy. To tyle, jeśli chodzi o tą formalność ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej, a więc te opinie w sumie w tych trzech zakresach są pozytywne, a więc z takiego formalnego punktu widzenia ten budżet jest przygotowany prawidłowo. Natomiast tutaj region rozstrzyga takie kwestie, czy wszyscy z tego budżetu są zadowoleni, czy on tutaj spełnia oczekiwania wszystkich. No tutaj nie odnoszę się do tego. Proszę Państwa, tak, mieliście projekt budżetu, który był złożony do 15 listopada, po czym zarządzeniem numer 129 z 10 grudnia, on tam został nieznacznie poprawiony, są to takie raczej tam błędy formalne, drobne, tu są w uzasadnieniu. I plus, proszę Państwa, została teraz przed komisjami dołożona nowa wersja projektu budżetu i doszły w niej dwie zmiany, to jest zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby referatu wodociągu i kanalizacji. Tutaj jest kwota 55 tysięcy na to przewidziana, z rozeznania wynika, że to będzie mniej. Jeszcze jak VAT odliczymy i tak dalej, to powinno w zupełności wystarczyć, jeszcze powinno zostać pieniążków. I dołożone jest też 15 tysięcy do wydatków, co nie było wcześniej przewidziane. To wynika z faktu, że w świetlicach, które uzyskały dofinansowanie z programu rozwoju obszarów wiejskich, musimy po prostu jakby mieć swojego człowieka do zarządzania. I z tymi ludźmi, co dotyczy 10 świetlic, musieliśmy zawrzeć takie umowy o to zarządzanie i administrowanie, i tutaj opłatność jest na poziomie 100 zł na miesiąc, 1200 na rok dla 10 osób plus ZUS, no to jest około 15 tysięcy. I z tego powodu no też zostały powiększone dochody, pozostałe dochody o kwotę 70 tysięcy, żeby no, pokryć te wydatki. I to prezentują te załączniki dołączone do tego wzoru nowej uchwały budżetowej. Teraz może po prostu tutaj przeczytam tą uchwałę budżetową, bo ona jakby w swojej treści zawiera bardzo konkretne rzeczy i ona jest takim źródłem prawa, będzie na najbliższy rok, plus załączniki, i tutaj do tych załączników możemy się ogólnie odnieść. A więc paragraf pierwszy uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014. Ustala się dochody w łącznej kwocie 37 054 524,79 zł. Z tego dochody w kwocie, i tutaj jest techniczny błąd, musi być 417 500,79 zł. Przeznaczone są na spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu realizacji zadania pod nazwą Modernizacja domów ludowych w miejscowości Gwina, Laski i Wola Rokrzycka. To jest, proszę Państwa, taka no, dziwna tutaj konstrukcja ustalona z Regionalną Izbą, że po prostu po jednej stronie musimy tą kwotę zapisać dochodów, a po drugie te pieniążki, jak wpłyną do nas, od razu pójdą na spłatę właśnie tej pożyczki, którą byśmy brali na te świetlice. Stąd się ten zapis będzie powtarzał, no bo taka jest konieczność. I dalej mamy tak, punkt pierwszy, bieżące w kwocie 35 405 024 zł. Majątkowe w kwocie 1 649 500,79. Szczegółowy plan dochodów określa tabela numer 1 do uchwały. Drugie, ustala się wydatki w łącznej kwocie 41 550 290 zł. Z tego
bieżące w kwocie 31 340 581 zł i majątkowe w kwocie 10 209 709 zł. Szczegółowy plan wydatków określa tabela numer 2 do uchwały. Ustala się limity wydatków na roczne zadanie inwestycyjne zgodnie z załącznikiem numer 1 do uchwały. Paragraf 2 ustęp 1. Ustala się faktyczny deficyt budżetu w wysokości 4 913 266 zł po wyłączeniu dochodów w kwocie 417 500,79 przeznaczonych na spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 230 000 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 3 683 266 zł. I proszę Państwa, te dwie kwoty tych pożyczek są związane z budową kanalizacji w Bujnach. W tym, że tak naprawdę nam brakuje 1 230 000 do naszego wkładu własnego, natomiast to 3 683 266 zł. To jest, najpierw musimy w tym programie wydać swoje pieniądze, a później zostaną one z Urzędu Marszałkowskiego zwrócone. Tak dużej kwoty jak 3 683 266 po prostu nie ma wolnej w budżecie. Stąd państwo wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przewidziało taką możliwość dania samorządowi pożyczki, żeby nie robił to za swoje, tylko właśnie z tej pożyczki, po zakończeniu zadania, odebraniu jego w ciągu 90 dni, Urząd Marszałkowski te pieniądze zwróci, z tym, że już wtedy przekaże bezpośrednio do tego banku na spłatę tej pożyczki. Także ona, ta pożyczka musi być zapisana, podwyższa nam poziom zadłużenia na ten rok, natomiast de facto zostanie spłacona z tych pieniędzy Urzędu Marszałkowskiego. Ale o zadłużeniu powiem troszkę później. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 954 066 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2 040 800, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu w kwocie 1 230 000 i pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 3 683 266 zł zgodnie z załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 458 300 79 groszy z następujących tytułów. Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 2 040 800 zł. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 417 579 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. I tutaj, proszę Państwa, pojawiła się kwota 6 954 066, bo w momencie uchwalania czy projektu budżetu na ten rok mieliśmy przewidziane do spłaty 2 040 800 zł rat. I dopóki się rok nie zakończy, rok się zakończy, ale gdy nie zrobi się tutaj bilansu, a to jest miesiąc marzec, to tej nadwyżki, która tak na dobrą sprawę jest w okolicach 3 milionów, czy wolnych środków, bo to prawidłowo będzie użycie tego słowa, nie możemy wprowadzić do tego budżetu, bo formalnie to musi być obliczone, posłane przy sprawozdaniu i wtedy po prostu na spłatę tych rat nie weźmiemy tego kredytu, tylko zastąpimy to, a własne pieniądze podstawimy. I oprócz tego powinno nam około 1 000 000 zł pozostać do dyspozycji tutaj rady, gdzie 3/4 tej kwoty poszłoby na drogę. Co automatycznie, proszę Państwa, oznacza, że tego długu nie będziemy mieli 18 milionów, tylko tego długu będziemy mieli, proszę Państwa, na poziomie 16 milionów na wyjściu. Także
No będzie to mniej, bo już dzisiaj wiemy po pieniądzach, że ta nadwyżka będzie. Natomiast tu jest właśnie mowa cały czas, że na tę spłatę kredytów musimy wziąć kolejny kredyt i stąd zamiast 4913 jest to 6954. A tak naprawdę zostaniemy przy tych 4913, tym, że to też nie będzie do końca, bo dzisiaj już jeszcze przetarg nie został rozstrzygnięty, ale wiemy po ofertach, że ta kanalizacja nie będzie kosztować 7,441,709, jak żeśmy planowali, tylko w okolicach 5,500. Więc o 1/3 te wielkości spadną, i zadłużenia, i tak dalej. Także zarówno tej pożyczki z BGK nie będziemy w takiej wysokości, jak i tej pożyczki z wojewódzkiego funduszu. To tutaj no gwoli wyjaśnienia, że te 2,040,000 będziemy mieli swoje. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 8,854,066 zł zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1,5 mln zł. I ten przejściowy deficyt, to do tej pory żeśmy z tego nigdy nie korzystali. To jest taka ewentualność, bo jest budżet na papierze i budżet jest fizycznie w pieniądzach. Tutaj się może zdarzyć, że mamy zaplanowane dochody, ale wydatki na przykład na dany moment byłyby większe niż te dochody i by brakło nam płynności, więc to jest na okoliczność, na tą okoliczność można by było upoważnienie dla wójta, że w banku by te do 1,5 mln mógł pożyczyć na zapewnienie tej płynności. No w domu też czasami no, pensja jest tam ostatniego, a 20 coś trzeba kupić pilnego i no wtedy jak tak zwane pilówkę czy czego. To jest podobny mechanizm, z tym, że tak jak mówię, gmina z tego do tej pory nigdy nie korzystała i nie zanosi się, żebyśmy na ten moment z tego korzystali. Ten planowany deficyt, finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4,913,266 zł, w tym pożyczki na przejeżdżające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 3,683,266 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2,040,800 zł. Więc tej ostatniej pozycji już nie będziemy brali. Bo tutaj mamy, proszę Państwa, jeszcze coś takiego, że ustala się ten faktyczny deficyt, a później się ustala przychody budżetu i ustala się limity zobowiązań. I to musi jedno z drugim po prostu grać. Dlatego te kwoty się tam powtarzają. I jeszcze koszty obsługi długu publicznego z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 400,000 zł. I to jest jakby komplet, który się składa na te 8,854,066 zł. Tutaj Rada Gminy ustaliła ściśle te limity zobowiązań dla Pana Wójta, że przejściowy deficyt 1,5, planowany 4,913, zaciągnięcie kredytów na spłatę kredytów 2,040 i na obsługę długu 400,000. Dalej w paragrafie trzecim ustęp 1 ustala się rezerwę ogólną w wysokości 64,000 zł. Paragraf ustęp 2 ustala się rezerwy celowe w wysokości 81,000. Z tego na realizację zadań własnych zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 81,000 zł. 64,000 to co ostatnio komisja rewizyjna sprawdzała, to Pan Wójt w drobnych sprawach 64,000 może użyć na zwiększenie tam planu wydatków. Natomiast 81,000 co jest wynika z ustawy, to jest tam 0,5% określonych wydatków, w takiej wysokości musimy tą rezerwę utworzyć, to jest na zarządzanie kryzysowe, nie wiem, w sytuacji jakiejś wichury, no zdarzeń losowych, takich klęsk żywiołowych. Jest to na pierwszy taki ogień, na pierwsze potrzeby powinno to wystarczyć. Paragraf 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej
uchwale. To tutaj mamy GOK, biblioteki, spółkę wodną, kluby sportowe, tak jak w tym załączniku jest wymienione. Ustala się, paragraf 5, ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. To tutaj pieniążki, które zbieramy od placówek handlowych handlujących alkoholem, są przeznaczane właśnie na te programy profilaktyczne. I wielkość są przedstawione. Raz na wycieczkę przeznaczymy. To znaczy wycieczka z tego jest w tym programie, ale to jest dla dzieci, które spełniają określone. No, dla tych 15 dzieci plus. Chociaż dzieci. Dziadka i młodzież. No. Dalej mamy, proszę Państwa, paragraf 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a do niniejszej uchwały. Bo gmina, proszę Państwa, realizuje zadania własne, ale również urząd, państwo poprzez Urząd Wojewódzki daje nam dotacje na realizację zadań zleconych. I to jest tam parę tytułów, to również w części finansowane z administracji, ale głównie beneficjentem tych zadań zleconych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. To są po prostu znaczone pieniądze na określone cele, z których gmina tam się musi rozliczyć. Ustala się dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy, paragraf 7, na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. I tutaj to jeśli ktoś, nie wiem, wytnie drzewo, za to pozwolenie wnosi tam odpłatność i co do zasady te pieniądze musimy wydać na podobny cel, a więc utrzymanie zieleni, jakieś tam pielęgnacje i tego typu historie. Punkt drugi, ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Tutaj jest to wielkość założona na poziomie około 800 tysięcy złotych, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. I zasada jest też przyjęta taka, że te dochody z tytułu opłat pobieranych za śmieci no, mają być wydane na ten cel. Nie powinno być tego ani mniej, ani więcej. I paragraf 8. Upoważnia się wójta do pierwsze, zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy terminy zapłat upływają w latach następnych. Bo tutaj na przykład ustawa o zamówieniach publicznych mówi, że można zamówienie ogłosić na przykład na 4 lata. I w związku z tym, a budżet mamy roczny. I jeśli na przykład bilety autobusowe, zakupy oleju, nie robimy przetargów co rok, tylko co jakiś tam czas, 2-3 lata w zależności od tego. I wtedy pan wójt podpisuje umowę właśnie na te 3 lata, mimo że budżet jest tylko danego roku i pieniądze są wyznaczone. Ale właśnie tutaj to upoważnienie pozwala na zaciągnięcie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Jak wiemy, budżet gminy obsługiwany jest tutaj przez bank spółdzielczy głównie i chodzi o to, że tu jest po prostu kasa na miejscu, jest to po prostu blisko i tak dalej, dużo wkład gotówkowych, więc ta podstawowa obsługa jest tutaj w tym banku spółdzielczym Woli Krzysztopolskiej, natomiast głównie te większe pieniądze, które tam gromadzimy, to są na lokatach w innych bankach i na ten moment to jest Bank Pekao S.A., tutaj ten Żubrem i ING Bank Śląski. To w tej chwili korzystamy z tych banków, ale tutaj jakby jest
lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. A więc w zależności tam jak te oferty, który bank ma lepsze, one tutaj dzwonią, to jest porównywane i który no, daje lepszą ofertę, tam generalnie są pieniążki przenoszone. Po trzecie, dokonywania przeniesień planu wydatków w ramach działu na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Bo zgodnie z ustawą wójtowi wolno jest przenieść w ramach działu, na przykład mamy dział drogi 600, mamy dział administracja 750, oświata 801 i w ramach tego działu mamy tam na przykład przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, oddziały przedszkolne, coś tam i tam na przykład gdyby nam jakieś tam były konieczne przesunięcia, to pan wójt może. To jest ustawa zastrzegła, że nie może na wynagrodzeniach pod warunkiem, że rada odrębnie go do tego upoważni. I to też czasami jest po prostu wykorzystywane. Szczególnie jakieś tam umowa zlecenia, bo trudno takie rzeczy do końca przewidzieć. Stąd tutaj to upoważnienie. I cztery, dokonywanie przeniesień planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej. Tutaj chodzi o coś takiego, na przykład może dzisiaj w mniejszym zakresie, ale na przykład świetlice. Są w dziale 921, nie wiem, robimy 3 czy 4 i na jednej zostało, na drugiej brakło, a więc wójt nie tworzy nowego zadania, ale to jedna, na przykład ta jedna świetlica została zakończona, a tam na drugiej brakło, no to tutaj jakby mu tym upoważnieniem pozwalamy na przesunięcie tych pieniędzy. Z tego się korzysta rzadko, ale może się coś takiego po prostu zdarzyć. Paragraf 9. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się wójta do zaciągania w 2014 roku zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek z przeznaczeniem na. Więc tam czytałem o kwotach, były limity zobowiązań, a teraz mamy tutaj upoważnienie wójta do zaciągania. I znowu mamy powtórkę. Na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1,5 miliona złotych. Gdyby taką pożyczkę właśnie na ten przejściowy deficyt wziąć, to ona musi, jest taka reguła, do końca roku być spłacona, ona nie może wpływać na poziom zadłużenia. Drugie, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4,913,266. W tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 3,683,263. I to jest głównie te dwie pożyczki na tą kanalizację w miejscowości Bujny. I spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2,040,800. I tak jak powiedziałem, w tej trzeciej pozycji w marcu, czy na początku kwietnia spotkamy się, no to po prostu usuniemy, bo nie będzie potrzeby zaciągnięcia tej pożyczki. Wykonanie, paragraf 10, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Tutaj, proszę Państwa, no, po pierwsze, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy, a więc to, co Państwo tutaj ustalą, to później wójt realizuje, a Rada Gminy ma funkcję jakby kontrolną. I drugie, że wchodzi z dniem podjęcia i podlega publikacji, a więc po prostu to wszystko, co zostało tutaj, zostanie uchwalone, jest podane do publicznej wiadomości. Każdy, kto chce się z tym zapoznać, budżet jest jawny, może to po prostu zrobić. To jest obowiązek ustawowy. I proszę Państwa, powiem tak, spotkaliśmy się na komisjach, tutaj były różne liczne
dyskusje, padały głosy takie czy inne i powiem tak, że proszę Państwa, potrzeby tej gminy są znaczne. My staramy się w tym roku, jak w każdym innym, część z tych potrzeb po prostu zaspokoić. I proszę Państwa, to nie jest tak, że te pomysły rodzą się w głowach moich, czy wójta, czy zastępcy, czy sekretarza. Najczęściej, proszę Państwa, to są potrzeby zgłaszane przez społeczeństwo. To ludzie przychodzą i chcą tego, czy tamtego. My oczywiście jakąś wizję funkcjonowania tej gminy mamy, ona jest tutaj ogólnie raczej znana, że priorytetem są baza oświatowa, że priorytetem są drogi i w tym roku będzie szczególnie położony nacisk, ale również to są dziesiątki, setki różnych drobnych spraw i głównie jakby tutaj osobą, która to wszystko zbiera, jest pan wójt, bo do niego przychodzą delegacje i tak dalej. I podobnie jest z tym nieszczęsnym tutaj parkingiem, bo pan wójt mieszka w Woli Roszyckiej i tak na dobrą sprawę to patrzeć sobie na to z boku, niewiele go to by obchodziło. Natomiast tam jest nasza działka i zarówno pan z prawej strony, jak i pani w głąb są zainteresowane, żeby to zmienić. I musimy sobie z tego zdawać sprawę, że my tutaj służymy przede wszystkim ludziom, ich potrzebom.